Hej, z tej strony Sun i to was ponownie w Magic Duels. Wracamy do Story Mode i zaczynamy trzecią kampanię. Liliana Vess. Miałem jej kartę nawet. Normalną, nie z gry. Poznajmy jej historię. Twój brat powrócił śmiertelnie ranny. Próbujesz go uratować. Dajesz mu leczącą miksturę, którą dostałaś od jakiegoś człowieka, ale zamiast go uleczyć, zamieniasz go w potwora. Brzmi ciekawie. Kontynuujmy. Ale słodko wygląda. Co my tu mamy? Czarny kot. Ghoul. No, całkiem niezła ręka. Niech będzie. Myślę, że zagramy gula, dopóki nic nie ma. Ponieważ gul wchodzi zatapowany na pole bitwy i nie mógłbym nic blokować później. Ale wszystkie te kreatury wchodzą zatapowane poza kotkiem zombie. Teraz zagramy gołębia, znaczy się kruka. I atakujemy. Spróbujmy go szybko zabić, skoro mamy przewagę na stole. Jeden, jeden, jeden manę. I gdy umrze, zmniejsza statystyki jednej kreatury przeciwnika. Całkiem niezła karta. Zagram gula. I kotka. Jest droższy, więc lepiej wykorzystujemy naszą manę. Co to jest? Zadaję dwa obrażeń. Celowi i leczy cię za dwa. Zabił mojego kruka. I uleczył się. No cóż, atakujemy dalej. Nie mamy wielkiego wyboru. Ale myślę, że mamy przewagę. 3-2. Wampir. On prawdopodobnie się wymieni z jednym z guli. 3 many 2-2. Zombie Insect. Poświęć kreaturę i dostanie plus 2, plus 2. Nie wygląda to zbyt dobrze na papierze. No, grajmy wszystko, co mamy. Nie będę poświęcał żadnej kreatury. I zaatakuję zombiakami. Niech się wymienią. W końcu to jest 3-2, więc warto. Tak jak myślałem, zablokował. Pięć Zombie Warrior. O cholera, to już jest poważna sprawa. Trzy dwa. Też zombiak. Za każdym razem, gdy jakiś zombiak zginie albo on, to każdy oponent traci jeden życia. No, tym razem już nie atakuję.
Chociaż myślałem, czy by czegoś nie poświęcić, ale daruję sobie na razie. Po prostu go zablokuję. 2-2. Kolejny 2-2. Cholera. Robi się nieprzyjemnie. I nie zaatakował. Dobra, nasza kolej. Kontynuuj. Tak to zrobię. W razie czego zawsze możemy to zagrać. I zabić jego, żeby kogoś osłabić. Nie wiem, czy to zadziała i go zabije. Ale spróbujmy. O, pozbyłem się go, idealnie. I dobieram dwie karty. O, kotek. I Bone Splitter. Który niszczy wybraną kreaturę. Póki co nie chcę nikogo niszczyć. Zostało mu tylko 9 życia, więc będziemy co turę atakować wszystkim, co mamy. Przy okazji kotami możemy pozbyć się jego kart z ręki. Dobierz dwie karty. Wywalmy kotka. No i on traci jedną kartę. Co to było? No już sobie kart nie dobierze. A my dostaliśmy dwa landy. I atakujemy. Nie wiem, czemu oni są zatapowani. Chyba po prostu mnie nimi uderzył, nawet nie zauważyłem. Nieważne. Ciekawe, czy teraz się odważy zaatakować. Nie. Zabiję jednego z nich i poświęcę kotka. Niech straci kolejną kartę. A, to był tylko land. No trudno. I zwyczajnie atakujemy. Będzie miał już tylko 5 życia. Więc myślę, że jakoś się przebijemy. Plus za zombiaka straci. To będzie mieć 4. Nie stracił? Okej, zeszło mu. Tak blisko, dwie tury do wygrania. Z tym stołem oczywiście. Dobra, nic nie dobrał. My też. Gdzie jest walka top decku? Ale mamy przewagę w życiu, więc... Dobra, wygraliśmy. Pierwszy pojedynek z głowy. Nic nie może nam zrobić. Jej, pieniążek.
Drugi pojedynek. Aha, to już jesteśmy na jakimś plainie nekromantycznym. Z kim my w ogóle walczymy? O cholera, dziwna ręka. Zrestartuję to. Skoro mogę, czemu nie? Wątpię, żeśmy wygrali z dwoma kartami i samymi landami. Szczególnie, że jedna karta była za 1, a druga za 5. Hermit Witch. No, teraz mamy sporo kart do grania, ale mało landów. No cóż, lepsze to niż nic. Zatrzymam to. Nie mamy nic za jeden, dopiero na drugą turę kota, na trzecią kruka. Dwa, dwa. Jelonek. A my dobraliśmy zombiaka, który jest też 2-2, ale za 4 many. Widzę, że mamy taki deck, który współpracuje z cmentarzem sporo. Oczywiście nie będę go blokować, bo to nie ma sensu żadnego. Kolejny 2-2. I można go wzmocnić do 4-4 za trzymany. Dokładnie. Okej, jest land. Mamy szczęście. Zagrajmy kruka. I niestety nie mogę atakować. Trochę to smutne. Skip atak. Zablokuję go krukiem. A, nie mogę, bo on już jest stapowany. No, będzie ciężki pojedynek. Ale mam plan, jak to wygrać. W teorii. Zabiję kota i niech traci karty. Potem go przywrócę i ponownie zabiję. Okej, dobrałem goblina. Teraz będziemy mogli się tego wszystkiego pozbyć. Albo będę atakować krukiem, a tym się obronię przed jednym z nich. To ma sens. Okej. Jednak wolę tego, skoro nie ma wystarczająco many, żeby go wzmocnić. Spróbujmy. I dobijmy go. Możemy zabić każdą kreaturę, która nie jest zombiakiem. I przywrócić zombiaka z cmentarza do mojej ręki. Czemu by tego nie zrobić, skoro mamy aż dwie? I wezmę kotka. Plan jest taki, żeby zdiskartować mu jak najwięcej kart z ręki tym kotem. I w ten sposób zrobić sobie przewagę. O, kolejny jelonek. Z
zagram Grave Diggera i wezmę tego małego zombiaczka. Dobra, powrócił. I zagrajmy go, żeby się obronić przed jeleniem. Nie chcę poświęcać tego 2-2. Chociaż oczywiście później mógłbym go przywrócić tak w kółko. Czemu by nie? O, dlaczego on umarł? A, został poświęcony, żeby mogła dobrać kartę. Ma 6 many, coś chyba zagra potężnego. 2-4 za 5. Potrafi atakować latających. Pozbędziemy się go od razu. Myślę, że warto skasować taką potężną kartę. Prawda, nie mam zombiaka do przywrócenia, ale gdyby nie to, to nie mógłbym atakować. A chcę ją szybko zabić, bo widzę, że jej karty są potężniejsze od moich. No i zostało jej tylko 9 życia. Co to jest 2-2? Duszek nie może być blokowany. To mi nie przeszkadza w ogóle. Kolejny duszek. Okej, zwykły land. Nie mam co przywrócić tym zaklęciem. To jest instant, więc na razie sobie daruję i po prostu zaatakujemy i zobaczmy, co się stanie. Zabijmy go. I w ten sposób został nam tylko kruk na stole, ale dobraliśmy dwie karty. Niestety tylko dwa landy. A co on stracił? 4-4 za 6 many. O cholera. Niezły kolos. Wow, to przywraca i wstawia kartę z wrogiego cmentarza? No to biorę tego grubasa. Osiem, osiem. Ale masakra. Ta karta jest szalona. Możesz zagrać swojego 4-4. O, kotek. No cóż, tak wygraliśmy, bo ma umiejętność trampu. Nawet jak go zablokuje, to 4 damage'u przejdzie dalej, 2 od kruka. GG. Pokonaliśmy wiedźmę. I więcej kasy. Kolejnym przeciwnikiem jest anioł. No, to już poważna walka będzie. Zobaczmy tę rękę. Mamy kotka, kruka. No, wygląda dobrze. Mamy landy, mamy karty. Zatrzymam ją.
nawet Archanioł. Niezwykły. Wow. Oczywiście gra białymi. Ale mamy inicjatywę na stole. 1-1. Mam nadzieję, że nic nie zagra. Cholera. No cóż, mamy chociaż kruka. Problem w tym, że mógłbym go zablokować kotkiem albo atakować, żeby tylko pozbyć się jednej karty z jej ręki, ale to nie wygląda opłacalnie dla mnie. I dlatego tego nie zrobię. Wolę już stracić te dwa życia. Skipuję blokowanie. I zagramy 3-2. Zombie. O, tego jeszcze nie widziałem. Korupcja. Za 6 many zadaje tyle obrażeń, ile mam swampów. Czyli teraz zadałaby 4. I dostaje jeszcze tyle życia, ile zada obrażeń. Całkiem dobra karta. Atakuje tylko krukiem, bo nie może go zablokować. Te karty zostały, żeby zabić jakiegoś potężnego grubasa. O, Banisher Priest. Ciekawe, koło mi wyrzuci na rękę. Znaczy się poza grę. Kruka, oczywiście. Dosyć to irytujące. Dobra, wezmę ten damage na twarz. Potem odzyskamy trochę życia. Coś dobrego dobierzemy. Zniszcz daną kreaturę. Okej, poświęcimy kota. Czekajcie, coś jest nie tak. Okej, chcę go zniszczyć. I poświęcam kota, no. Warto było go trzymać na tym stole. Co stracił? Aha, nic ciekawego za bardzo. Ale odzyskaliśmy zombiaka i mam zamiar nim atakować, skoro ma stapowany. Znaczy się kruka odzyskaliśmy. A atakuje zombiakiem. Uuu, tym razem tylko jednym zaatakował, już się boi. Co my tu mamy? 2-1 latający. I może mi kogoś stapować. Biedny zombiak. W sumie nic to nie dało, bo się odtapował na początku mojej tury. Nie mogę nic zagrać. Jeżeli zaatakuję, to się wymienią. No, szkoda, że nie dobrałem landą. Nie będę atakował, nie chcę marnować moich jedynych kart na stole. Ale enchant prawdopodobnie na moją kreaturę. Więc mój kruk nie może już atakować ani blokować, po prostu będzie tu siedział, aż go poświęcę lub coś takiego. Okej, muszę się wymienić. Bo się robi groźnie. Co tym chcę mieć jakiegoś dobrego zombiaka do ożywienia? Dostanę land? Nie. No ale zombie nie jest najgorszy, przynajmniej kolejnego zablokuję i tym razem za darmo. Ciężka ta gra, przez to, że brakuje nam landów i mamy takie drogie karty. Niestety zombie wchodzi do gry stapowany i nie mogę blokować. Czy jestem już martwy?
Jeszcze nie, mamy 4-3 życie, o cholera. Ale jest land. Mam zamiar to zabić. I przywrócić kota. Albo zombiaka. Pole kota. Skipuję atak, żeby się bronić. Jeszcze jeden land, żebym mógł się uleczyć za 6. To by było dobre. O, chyba mi wyrzuci go. No to będę miał jeden życia. Ale jeszcze nie przegraliśmy. Ciągle jesteśmy w grze. Chcę przywrócić tego Priesta i wtedy wyrzucę tego 2-2. I mamy inicjatywę na stole. I żyjemy. Jeden życia to zawsze coś. No, kolejny 2-2 Rumun. Okej, to można zagrać. Kotka też zagramy. Skipuję atak, bo nie chcę go stracić. Oczywiście zablokuję go zombiaczkiem. Tu będzie dobra wymiana. I teraz już możemy go bić. Anioł 3-3 latający. Jeszcze tworzy tokena 1-1. Myślę, że warto zabić to cholerstwo. I wskrzesić jako naszą kartę. Żegnam. Zaatakuję kotem, żeby go zablokował i stracił ostatnią kartę w ręce. Chyba, że nie zablokuje. O, ciekawe co tam ma, skoro nie chciał. Landa i... to wszystko? 5-5 latający. Cholera. Teraz już rozumiem, czemu nie blokował. Genialna karta. Dzięki. A przywracam tego mniejszego. Dobry top deck. Możemy go od razu zagrać. I zaatakuję kapłanem. Nie mam czego się bać. Nie użyłem kota specjalnie, żeby nie tracić jego umiejętności. O, tylko land. Przykro mi. Dobra, ożywmy tego anioła 5-5. Jako zombiaka. Ta karta naprawdę wygrywa grę. Anioł zombie. To też mogę zagrać. I atakuję wszystkim, co mam, żeby zabić go już w następnej turze. No, niestety przeciwnik ma pecha, dobra Ulanda. Więc udało się. 6 nam idzie. Łatwe gry.
O, dostałem achievement. I czas pomścić naszego brata i zabić tego gościa, który nas oszukał. Wygląda mrocznie. Nowa karta. Zombie Avatar. Aha, jego siła i życie są równe ilości zombie na stole. O, kosztuje 4 many. Całkiem sporo jak na taką kartę, która jest zależna od innych. Szczególnie, że nasze zombiaki nie są wytrzymałe i szybko zejdą z tego stołu. Co to jest? Aha, zwykły słamba, ale mogę użyć jego umiejętności, żebyśmy oboje stracili jeden życia. Bez różnicy, czy to zagram teraz, czy później. A jednak jest różnica, bo to wchodzi do gry stapowane. To nie mógłbym zagrać kotka, którego poświęcę prawdopodobnie w następnej turze, jeżeli nie dobiorę landu na kruka. No i nie dobrałem. O, czemu tego nie zagrałem? Nie mogłem, ale też nie wiem dlaczego nawet. O, on zagrał pierwszy kruka. Drań. Dobra, pora na naszego. Ale najpierw poświęcę kotka. Skasuję mu kartę. Chociaż poczekajcie? A, to nie jest od dobierania, tylko od zabijania. Mój błąd. No to gramy po prostu kruka. Nie warto tego używać na 2-2, którego mogę się pozbyć w inny sposób. A, przynajmniej tak mi się wydaje. Skip, atak. Zresztą, a nie, to nie jest instant, to nie możemy tego użyć w każdej chwili, ale co tam. Myślę, że lepiej będzie poczekać. Dwa, dwa. Latający. I gdy umrze, każdy z oponentów traci kartę. Mocna umiejętność. O, pora zagrać tego zombiaka. Będzie 4-4. A, wszystkie zombiaki, które są na stole i we wszystkich cmentarzach. Nie żeby jakiś był, ale dobra. Nie atakuję, bo nie chcę stracić żadnej karty. Szkoda, że nim nie mogę zablokować latających. O, chyba mi go cofnął na rękę. Dokładnie. Zablokuję kruka. Dzięki temu on będzie dużo mocniejszy. Już są dwa zombiaki. Kolejny latający, 2-1. Nie martwię się o życie, bo zawsze możemy się później uleczyć. I to jest właśnie dobry moment, żeby zaatakować kotem. Tylko, że właśnie skipnąłem turę przypadkiem. I nie zaatakowałem. Życie. Znowu mi go cofa? To już zaczyna być irytujące. Co to jest? 2-1-1.
Undying. Wygramy Soulless'a i tak. I straciliśmy go. Żegnaj, kotku. Pozbędę się tego 2-2. Niech traci wszystkie swoje karty. Co on wyrzucił? Zerknijmy na jego cmentarz. A nie mogę, bo też muszę coś wyrzucić. A niech będzie ten ghoul, który mi doszedł. Jest zdecydowanie słabszy od tego awatara, który jest 5-5 już. Wywalił kartę 4-4 bardzo mocną. Więc nie żałuję tego mojego poświęcenia. Tylko zacznijmy dobierać coś przydatnego i liczę, że w końcu zagram kartę i zostanie na stole przez więcej niż minutę. Horror, 4-2 za 4 many. Niezła karta. Dobra, mamy kolejnego landa, będziemy mogli tego użyć w następnej turze. Tym możemy też uderzyć gracza, więc jeżeli zdobędę 20 landów, to go zabiję w jedną turę. Zabawne, prawda? Ale wątpię, żeby do tego doszło. O, kruczek. Czyli w następnej turze może mnie zaatakować za 8. Jeżeli go nie zablokuję. Okej. Okay. Możemy się pozbyć tego 4-2. I do ręki niech mi wróci. Myślę nad kotkiem. Albo krukiem, ale wezmę tego Soulless'a. I atakuję za 6. Nie ma jak zablokować. W następnej turze mogę go uderzyć za 7 tym. Ale wciąż nie będzie jeszcze martwy. Niestety. Co to jest 4-4 latający? No, zabijemy go, a tym uderzę w twarz. Co to jest? Aha, Swamp. Czy nie jest to samo? Dokładnie. Zabijmy to. Bo jest trochę zbyt groźne dla mnie. I w twarz. Teraz my mamy przewagę. Ciekawe, czy nas zaatakuje za to 4. Czy się odważy? Nie, tylko za 2 tym będzie blokować. Ale mamy drugiego zombiaka. A on kolejnego 4-4, to też jest irytujące. Okej, land się raczej nie przyda. O, jeżeli go nie zablokuje, to wygraliśmy. Ale jestem pewien, że go zablokuję. Tym krukiem. A nie mówiłem. Ale nie może nas zaatakować niczym. Poważnie? No i teraz nie może mnie zablokować, czyli wygraliśmy. Gratulacje dla nas. Koniec gry.
Został ostatni pojedynek. Aha, przeżył, uciekł. Nie zemściliśmy się. Aha, nasza postać się starzeje i szuka nieśmiertelności, więc zawiera pakt z demonem. Starożytny demon, właśnie ten z rogami. Co to jest? Aha, musimy pokonać 4 demony. Za każdym razem jak jakiś umrze, dostaniemy ich moc. Brzmi ciekawie. Widzę, że demon ma tylko 8 życia. Tylko jeden land mamy. Ale zostawię tę rękę ze względu na to, że wszystko jest bardzo tanie. I mamy zagranie na pierwszą turę. Być może dobierzemy landa i będę mógł zagrać kota. A potem jeszcze jednego landa i będę miał jeszcze więcej opcji do zagrania. Byłoby idealnie. Wampir 2-1. Okej. To jest całkiem niezłe. Nie będę go atakować jeszcze. Musimy zrobić mocny stół, skoro demony będą się pojawiać po kolei. Co my tu mamy? 3-2, wampir. O, mam trochę szczęścia dzisiaj. Więc tak, zagrajmy kruka i nie będę atakować. Albo i zaatakuję tym. W końcu może się wymienić z oboma. Atakować czy nie? Dobra. Ryzykuję, zobaczmy co z tego wyjdzie. Myślałem, że tak zrobi. Ale cóż, zawsze straci kartę. Wyrzucił landy. Ciężko powiedzieć, czy było warto. Szczególnie, że teraz się uleczy drań. Co to jest? Zniszcz daną kreaturę. Żegnaj, kruczku. Ale nic się nie stało, bo mam jeszcze jednego. I jest land, więc zrobimy coś takiego. I zabijemy tego 3-2, poświęcę jego i zabiję 2-1. Po czym zagram kruka i zacznę go obijać. Od następnej tury. Mam nadzieję, że nie może go zablokować. Wampir 3-2, okej, nie może go zablokować. Zagrajmy landa i tego robala. Szkoda mi tego zombiaka, żeby się wymienili. No i ma już tylko 7 życia. Jesteśmy blisko. Jeden mniej niż na początku. Taki był plan od początku. Nie będę poświęcał kruka, żeby jego zachować. Nie warto. 1-1.
Szczur. Nieważne, z czym się wymieni, zabija to. Bo ma dotyk śmierci. Ale nie może zablokować kruka, bo nie jest latający. Okej, kolejny kruk. Czy teraz uderzę za dwa, to za dwie tury wygrywamy. Jeżeli nic dziwnego się nie stanie. Atakuje mnie za jeden. Nie jest to zbyt straszne. Poza tym najmocniejsze karty jeszcze mamy w deku. Co to jest za artefakt? Aha, dodaje jeden land. Dziwne. O kurcze, zombie 6-6. Co nie zmienia faktu, że nie mogę nim zaatakować, bo zginie od szczura. Nie żebym tym szczurem się jakoś bardzo przejmował. Co mi tam po tym 1-1, jak mnie będzie skubać. Ale latający 5-6 to już co innego. I może zabić jakiegoś niedemona, jak wchodzi do gry. Czy to nie jest za mocna karta? Ale na początku swojej tury będzie musiał coś poświęcić. Bo ma za mało kreatur na cmentarzu. Możemy zagrać ich obu. Albo i nie, brakuje mi jeden many. Nie mam jak go zabić. Szczur blokuje 8-8 i go zabija. On blokuje tego. Skipuje. Pojawił się pierwszy problem na naszej drodze. Okej, szczura mamy z głowy. Ale zagrał 5-3 latającego. Wow. Na początku tury dobierz kartę, chyba że twój przeciwnik poświęci kreaturę albo zapłaci 3 życia. Jeszcze ładnie się świeci. Trochę nie fair, że on ma takie karty, a ja... Marne 8-8? Z czym do ludzi? Ale nie atakuje, wie, że musi zablokować. W sumie gdybym zagrał jego, to bym wygrał. To jest mój błąd, ale dobra, niech się wymienią. Ciekawe, czy zablokuje jednym czy dwoma. No dobra. Też mogłem zaatakować wszystkim. Ale to nie ma znaczenia, skoro i tak wygraliśmy. Prawda? I mamy jeszcze chyba trzech takich zombiaków w deku. Ten wampir nie ma latania. Możemy go dobić. Zagram też ghoula. Być może go zablokuje i zmarnuje tego wampira. O, zrobił to. Ale czemu przeżył? Tego już nie rozumiem. Okej, możemy przywrócić jednego zombiaka z cmentarza. No, co by tu wybrać? Chyba tego 10-10. Jeden demon z głowy. Żegnam. I pojawia się kolejny. O, dostaliśmy więcej kart. Jakiegoś tytana. 6-6. Wow. Ta karta jest szalona. Jeszcze bardziej niż on.
Ten demon nie ma żadnych szans. Chyba, że ma jakieś super potężne karty z kosmosu. Tracimy jedną kreaturę. Ale wybraną? Aha, skoro mogę wybrać. No niech będzie ten 1-1. Który i tak powraca po chwili jako 2-2. O, teraz muszę wyrzucić dwie karty z ręki. Ej, to jest nie fair. Wyrzucę ich, bo... Nie no, chrzanić to, nie wyrzucam tego 11-11. Chcę go zagrać w następnej turze i nic mnie nie obchodzi. Żałosny wampir. Co to jest? Lord of the Undead. Wszystkie inne zombiaki dostałem +1/+1. I za 2 many mogę przywrócić zombiaka z cmentarza na rękę. Wow. Te karty są szalone. Mogę już użyć jego umiejętności? Jeszcze nie. No cóż, mogę atakować czym chcę. Ej, niech będzie to, to. On i on. Tych nie chcę stracić. Albo... Niech będzie tak. Kolejny demon powinien być z głowy. A nie, bo wampir go leczy, no tak. Co to jest? Latający demon 6-6. I dobiera kartę, którą sam sobie wybierasz. No, chyba nadeszła pora, żeby zagrać tego potwora. 13-13. Wow. Nienormalne. Jeszcze wezmę sobie zombiaka na rękę. Oczywiście kociaka. I będę mu diskartować karty. Jest piękne. No, skoro mogę przywoływać zombiaków ile chcę, to nie mam nic przeciwko poświęceniu dwóch, czy tam jednego, żeby zabić tego demona. Zapraszam następnego zawodnika. Jeszcze dogram goblina. Dostałem korupcję i... Soulessa. Wow. Mam poświęcić kreaturę. Szkoda, że nie zagrałem kotka. No ale co tam. Pozbędę się tego 3-3, jest najsłabszy chyba. Bo gobliny mogą zmniejszać statystyki. Latający 5-4. Szkoda, że chcę jeden swamp dobrać, to tym zaklęciem będę mógł się pozbyć tego demona. To będzie piękne. A nie mówiłem? Ale zostawię to sobie jednak na następnego. A teraz po prostu zaatakuję wszystkim, nieważne jak się wymieni. I tak jest już martwy. Okej, na wszelki wypadek. Ożywię tego zombiaka. Żebym mógł sobie potem ożywić kogoś jeszcze. I będzie pięknie. I ostatni demon. Wow, 12 życia. Szkoda, że mam kartę, a raczej dwie, 16-16. I mogę mu zadać 8 obrażeń od ręki. Mój deck jest naprawdę niepokonany. Nie wiem, co bym musiał mieć, żeby wygrać.
Żałosny demon 5-3. Z czym do ludzi? Szkoda, że tego tytana nie zagrałem. Podoba mi się. No. Nawet ma jaja, żeby mnie zaatakować. Wow. No dobra. Kolejny demon 6-6. Potężne karty, niestety nie tak mocne jak 16-16. Przykro mi. O, mogę przywrócić kogoś z jego cmentarza, ale... daruję to sobie. A, poświęcę kota i zobaczę, co mamy na ręce. Zobaczcie, co on ma. Jakieś zaklęcie było. Ach, nic przydatnego dla niego w tej sytuacji. No cóż, zabijmy go. Albo nie, jeszcze pozbędę się tego demona 5-3, żeby nie mógł mnie zablokować. Ta karta jest chora. 16-16. Demony nie miały szans. Jej. Kontynuuj. Tutaj nie wygląda to, jakbyśmy mieli wygrać. Ale chyba dogadała się z demonem. Jak zwykle nie ma dźwięku. Mamy kontrakt z demonem. I to już koniec tej kampanii. Otwórzmy jeszcze jakiś pakiet. Znaczy się booster. Na koniec. Elemental Hand 4-3. Vampir. Też latający. Kolejny żywiołak. Zaklęcie. I jakiś instant. No cóż, zostały nam jeszcze dwie kampanie. Ale to zrobimy w przyszłości. Dzięki za oglądanie, trzymajcie się i do usłyszenia. Hej!